Zostałam tu przywieziona prosto ze szpitala w stanie kompletnej nieprzytomności. Chorowałam tak, że nie miałam szansy na przeżycie. Mam jedną komorę serca i nie zwoluję już do nic. Serdecznie. Już za chwilę poznacie historię mieszkanki Domu Artystów Weteranów Scen Polskich. Jesteście ciekawi, kto jest bohaterem mojego dzisiejszego odcinka? Jeśli tak, to zapraszam ze mną. Państwa i moim gościem jest pani Marlena Milwiw-Baron, znakomita aktorka teatralna oraz filmowa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Marleno, niech mi pani powie w ogóle, skąd wziął się u pani pomysł, żeby zostać aktorką? A w ogóle się nie wziął. Ja nigdy w życiu nie chciałam być aktorką. Nie. Naprawdę? Naprawdę. Ja chciałam być dziennikarką. O! Tylko to nie były czasy, kiedy, że tak powiem, człowiek, który cokolwiek chciał powiedzieć ludzkim głosem, mógł być dziennikarzem. Mm-hmm. W związku z tym sama sobie to wybiłam z głowy, zaczęłam się rozglądać, to czym by tu można być. No i postanowiłam, mam lat 17, bo ja maturę zdawałam rok wcześniej, postanowiłam zostać reżyserem. No więc może sobie pani wyobrazić, jak się obśmiali, jak 17-latka. 17-latka przyszła, że prosi uczelnię, nie będzie zdawała na reżyserię, nie będzie zdawała. Dostałam informację, że powinnam zrobić jakikolwiek fakultet przedtem, ale jakiś fakultet musi być. Może być chemia na przykład, ale jakiś musi być. To ja sobie pomyślałam, że najbliżej mi będzie w takim razie na ten wydział aktorski. Tylko, że tam to się trzeba nadawać. I poprosiłam tatę, który wtedy był radcą prawnym teatru, żeby porozmawiał z dyrektorem Zawistowskim, żeby mnie jakoś przepytał, czy ja mam w ogóle szansę na to. Pan dyrektor Zawidowski mnie przepytał, no to ja miałam szansę, no to ja zdałam i w ten sposób zostałam aktorką, ale tylko na chwilę. Że jak skończę wydział aktorski, to natychmiast idę na reżyserię. Chwilę trwaj. Ale zakochała się pani w tym zawodzie? Wie pani, ja nie wiem, czy jestem zakochana w tym zawodzie, ale ja sobie nie wyobrażam siebie w jakimkolwiek innym zawodzie po prostu. A nie myślała pani na początku jeszcze, żeby się przebranżowić, żeby zostać tym reżyserem? No jak to cały czas myślałam. Cały czas myślałam, tylko jakoś potem tak się stało, że się zakochałam. Jakoś potem tak się stało, że wyjechałam z teatru, znaczy z Warszawy, gdzie miałam mieszkanie i teatr. Mój mąż powiedział, że się powiedział, że się z Wrocławia nie ruszy za nic, bo on jest na lwowskiej klinice, no, u pana profesora Nowusada. I że on się z tym nie ruszy. No właśnie, bo ja się zastanawiałam, bo ja widziałam, że pani w 55 roku ukończyła szkołę aktorską. Tak. Wtedy pani zadebiutowała na deskach teatru, ale że była pani tylko kilka lat w Warszawie i potem przeprowadziła się pani do Wrocławia, tak. Czyli dla miłości. No, tak się okazało się. Ja do dzisiaj właściwie wybieram się na reżyserię. Jeszcze może wszystko przed panią. Bardzo możliwe. A we Wrocławiu długo pani mieszkała? Począwszy od tego, jak po studiach właśnie wyjechałam, to całe życie. Do momentu, kiedy przeniosłam się do Skolimowa. A jakby pani miała tak porównać teatry, te w Warszawie, a te we Wrocławiu, które są bliższe pani sercu? To się tak nie da, dlatego że oczywiście w Warszawie jest tak zwana pierwsza gildia aktorska. W związku z tym są znakomite teatry, co nie znaczy, że na tak zwanej prowincji nieraz nie trafia się nawet lepszy teatr. No ale nawet jeżeli się trafia, to natychmiast ten aktor czy reżyser ląduje w Warszawie. Ja poszłam pod prąd w odwrotną stronę, z Warszawy do Wrocławia. I nie żałuję. Ale nie tylko teatr był pani życiu, bo kilka lat zaledwie po pani debiucie na deskach teatru pojawiła się pani w pierwszym filmie. Jak pani wspomina? W ogóle nie pamiętam nawet.
Dla mnie film nigdy nie był dziedziną sztuki, przepraszam. Mhm. Wszystkie wielkie filmy, które uwielbiam, ale aktorstwo to jest teatr. Film to jest czekanie, to jest światła, to jest jazda. Na ostatnim miejscu jest aktor. Mhm. Jeszcze jedno, i film to są pieniądze. Tak, zdecydowanie. Dużo większe niż w teatrze, no, niestety. Że tak powiem, parę dni w filmie to miesięczna garza w teatrze. Chyba wszyscy aktorzy powtarzają to, że dla nich jednak jest ważniejszy taki bliski kontakt z tą publicznością, reakcja. W teatrze aktor jest ważny, ale to nie chodzi o ważność, tylko właśnie o to, że ja trzymam publikę za twarz. To są takie momenty, kiedy w teatrze zapada cisza taka, że mucha jest jak samolot, jak brzęczy. I ja tę ciszę przedłużam tak długo, jak czuję, że mogę. I ci wszyscy ludzie patrzą zafascynowani, co ja teraz robię. No w filmie nie do uzyskania. Mm-hmm. Dla takich paru momentów ten zawód jest niepowtarzalny po prostu. I dziękuję Bogu, że mi się takie momenty trafiły. Tęskni pani za aktorstwem? Czy nieuprawianym? Tak. Nie, jestem realistka. Mnie stan zdrowia na to nie pozwala, absolutnie. Natomiast mam tą satysfakcję, że Bartek, właściciel agencji aktorskiej, do której ja należę, co jakiś czas dzwoni do mnie z propozycjami. Mm-hmm. I ja mu nijak nie mogę wytłumaczyć, że ja już, no nie mam zdrowia, kochany, no, mm-hmm. no nie mam zdrowia. Ale pani Marlena, no bodaj dwa dni, no. No wie pani, będziemy na rękach nosić, no zawieziemy, przywieziemy, nachuchamy. Ja mówię, Bartek, wypchaj się swoim kochaniem, nie mogę. Mam pół serca, rozumiesz? Mam jedną komorę serca i nie zwoluję już do nic. Mhm. No dobrze, no ale ja jeszcze zadzwonię. No i za jakiś czas zadzwonię, więc tą satysfakcję mam, że jestem ciągle jakby potrzebna, a niestety no, stan zdrowia nie pozwala mi na korzystanie, więc... Mhm. Czyli... Nie muszę tęsknić, bo mogę. Znaczy mogę, ale nie mogę. Mhm. A dawno pani miała tą operację? Ja miałam sepsę całego organizmu, która zaczęła się od elektrody rozróżnika tkwiącej w sercu. Tu się zaczęła. Straszne. Nikt nie słyszał, żeby ktokolwiek z tego wyszedł. Dwie prace naukowe na ten temat są napisane. Chorowałam tak, że nie miałam szansy na przeżycie. Dzień dobry państwu. No więc po prostu nie mam co tęsknić, bo no po prostu nie mogę. Nie mogę ze względu na stan zdrowia, a mogłabym, bo mam propozycję. Mhm. A mówi pani, że nie przepadała pani za graniem w filmach. O nie. Ale w serialach też pani występowała. Kochanie, dla chleba pani, dla chleba. Dla chleba. Seriale to już wyłącznie dla chleba. Ale też widziałam, że na samym początku Świata według Kiepskich pani występowała. Pierwsze odcinki serialu, który robi przez tyle lat ogromny sukces, rok 99. Tak, zgadza się. Natomiast pierwsze odcinki to w ogóle nie wiadomo było, czym to jeść. Trochę jak dla mnie za wulgarne. No w ogóle nie wiem. To prawda. To był wtedy taki reżyser, Gruzin z narodowości, chyba on był taki mały czarny, tak to był Gruzin. I myśmy grali na kompletnie różnych levelach. No nijak nie mogliśmy się dogadać. Więc ja wiedziałam, że ja to już miałam, powiedziałam, podpisałam, to skręcę. Nie mój typ poczucia humoru, to się dopiero potem ustaliło, dzięki Grabowskiemu. Mhm. Plułam sobie potem w brodę niemożebnie, jak to się okazało, że to miało, że to właściwie do dzisiaj prawie żyło. Pani Marleno, wyczytałam w internecie, proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że pani miała wiele wspólnego z panem Łapickim i z panią Ireną Kwiatkowską, która też przecież mieszkała tutaj w domu. To byli moi profesorowie po prostu. Tak. Pan Łapicki był czyimś asystentem, wtedy nie prowadził, znaczy samodzielnie, tylko pamiętam, że był asystentem. Został stworzony wydział estradowy, na którym na przykład moim kolegą był Jurek Połomski. Byliśmy na tym samym roku, ale na dwóch różnych wydziałach. Pani Kwiatkowska była pedagogiem na tym wydziale, ale ja nie miałam, że tak powiem, z pedagogami z tego wydziału nic wspólnego, bo ja byłam na aktorstwie. A pan Łapicki był wtedy też w gronie pedagogów, więc owszem jestem, że tak powiem, w pewnym sensie ich uczennicą, aczkolwiek akurat nie, oni mnie nie uczyli. Mhm. Właśnie pan Łapicki jest znakomity aktor, więc móc w ogóle słuchać tego, co mówi. Nie no, przede wszystkim cała szkoła się kochała w Łapickim z urzędu. To też chciałam powiedzieć, słyszałam takie cała ploteczki. Cała szkoła się w Łapickim kochała i cała szkoła prawie kochała się w moim pedagogu, który był opiekunem naszego roku.
pan profesor Jan Świderski. Tyś się cała szkoła dyżurnie kocha. A pani w kim się kochała? W moim narzeczonym. No to całe szczęście. Wspomniała pani o panu Jerzym Połomskim. Jak trafił tutaj do Skolimowa, to miała pani z nim jakiś kontakt, skoro się znaliście prywatnie? Tak, ja z nim miałam kontakt, tylko niestety on już mnie nie poznał. Szłam parkiem, on siedział na ławce, ja go zobaczyłam i pędzę, lecę z daleka, krzyczę, pajączku, cześć, kochany. On się podniósł, bardzo grzecznie się przywitał i patrzy na mnie szklanym wzrokiem, no to już wiedziałam, że... To się tu często niestety zdarza. To nie był mój jedyny kolega, który mnie nie poznał. Nikogo nie poznał. Był Paweł Nowisz, który był w teatrze. Ktoś mnie nie poznał. Tak, to są te przykre strony życia w Skolimowie. Nie ma się kolegów, którzy są, ale których nie ma. Ale są też piękne. A, oczywiście. Chciałam powiedzieć, że pani ma przepiękny pokój. Mam nadzieję, że za chwilkę mnie pani o nim oprowadzi. Z przyjemnością, bo... Jest wiele pięknych, fantastycznych zdjęć. No to jest taka właściwie kawalerka, bo tu jest kuchenka, łazienka, to jest kawalerka. I podobno druga z rzędu po pokoju Zosi Kucównej. Najładniejsza. Moi drodzy, ja tutaj bywałam chyba już w wszystkich pokojach i muszę potwierdzić to, co pani Marlena mówi, jest naprawdę uroczo i zaraz wam to pokażemy. Z przyjemnością. A później pójdziemy na spacer, bo pogoda dzisiaj jest przepiękna. Z przyjemnością. To środkowe zdjęcie, to jest zdjęcie z mojego debiutu teatralnego. Grałam kobietę lekkich obyczajów, nie da się ukryć, w operze za 3 grosze. Dolly jej chyba było, śpiewałam taki song bardzo znany. Ale no, mam na twarzy tak, brwi mam narysowane bardzo, gdzieś tu tak mniej więcej. Moje brwi są mydłem, pamiętam, się tak zalepiało. Smarowało podkładem i mojej brwi nie było w ogóle. To są brwi narysowane. Rzęsy mam zielone. Jak się pani przyjrzy, to zobaczy. Szkoda, że pani. Zdjęcie jest czarno-białe. No, nie ta epoka. Dlatego, że miałam zielony kapelusz. Ja nie paliłam wąsas, ale oczywiście no, dama lekkich obyczajów musi być papierosem. I tak wyglądałam, znaczy tak w ogóle nie wyglądałam, ale tak się przedstawiam w moim debiucie teatralnym. Ale ten papieros to był tylko trzymany w dłoni, czy musiała pani się zaciągnąć? No, grając musiałam się zaciągać. No, niestety nauczyłam się palić tym systemem. To natomiast jest zdjęcie, no to jest, to był monodram właściwie, jako że to jest Szczęśliwe dni Becketta, gdzie grałam w innym, więc to właściwie monodram. I ja bardzo lubię to zdjęcie, bo uważam je za znakomite jako zdjęcie. Ono naprawdę ładne. Jest tak pełne wyrazu. Ja trzymałam tutaj, to jest szkło powiększające. Więc trzymałam przed twarzą to szkło powiększające i to mi się szalenie podoba po prostu jako zdjęcie. Tak, bardzo artystyczne. A tu jest to jest, no rysunek. To jest, że tak powiem, sam Skarżyński. To ze względu na to. Już podklejane, bo było przedarte. To jest Jerzy Skarżyński. I to jest projekt mojego kostiumu do Horpedy. Ten na górze to jest mój syn. I ten na dole to jest też mój syn. I ten z boku to jest mój syn. I ten tam chłopczyk z tą młodą dziewczyną, czyli ze mną, to jest mój syn. I ten z wąsami tam, to jest mój syn. Więc tutaj mają państwo przyjemność poznać mojego syna. Który jest, jak widać na zdjęciu. Artystą, muzykiem. A, wzięty saksofonista. Muzyki jazzowej. Tak jest, zgadza się. Widzę, że odrobiła pani lekcję. Zgadza się. Staram się. To jest, to chyba nie trzeba pokazać. Nie trzeba, no. Nie Aleksander, trzeba. Tak. Tak, to jest Aleksander, mój młodszy wnuczek.
To jest Aleksander, to jest mój starszy wnuczek, Adam. Mhm. To jest moja prawnuczka i to są moje prawnuczki. Mhm. W tej chwili jedna ma 10, a druga 7. No ale na prawnuki pani, to jeszcze ze strony właśnie Aleksandra musi pani poczekać. No i czekam, doczekać nie mogę. No. Mhm. Ale powiedział babciu spokojnie, kawaleria w odwodzie czuwa. No zakochany jest, więc może niedługo. No, też liczę na tę Sandrę, uroczą zresztą dziewczynę. Nie dość, że śliczna, ambitna. Mądra. Jedno jest pewne, prawnuki będą na pewno ładne. Strach się bać, co to będą za osobniki. I tutaj mamy jeszcze jakieś zdjęcia, to na półeczce. A, to jest Adam, starszy. To jest Aleksander, a to jest najukochańsza musia, czyli Trema. Mm-hmm. Był bardzo wspaniały pies. Więc panowie troszkę się zmienili, jak widać. Mm-hmm. Adam, Aleksander. No bez dredów to ciężko poznać. No a był taki okres, że obaj mieli dredy i wszyscy wtedy mówili do mojego syna, pan ma bliźniaków, prawda? Aha. Bardzo podobnie do siebie. To jest, jak widać, jego mówię, przedstawiać nie trzeba, a to jestem ja, jeszcze niedawno. A to jest mój syn osobisty. O. Trochę się zmienił. No tak troszkę. To jest Aleksander, to jest Sandra. Uh-huh. A poznała pani Sandrę? No, oczywiście. Mnóstwo czasu spędziliśmy razem i święta i często, znaczy często, jak tylko Aleksander ma możliwość, to tutaj jest taki park hotel niedaleko, bardzo dobry. Uh-huh. I tam sobie jeździmy na obiady. Pani Marleno, proszę powiedzieć, jak długo mieszka pani tutaj w domu w Skolimowie? Ojejku, chyba trzeci rok. Tak, trzeci rok. I jak się pani tu żyje? Boże, jak w puchu. Jest to naprawdę znakomite miejsce. Park mówi sam za siebie, nie będę go reklamować, bo go widać. Nie trzeba, jest przepiękne. Mieszkanie państwo widzieli, więc nie będę go reklamować, bo go było widać. Naprawdę, jest wspaniała opieka. No. Każdemu życzę takiej starości, jeżeli nie przy rodzinie. Mhm. Które z miejsc tutaj w Skolimowie lubi pani najbardziej? Gdzie pani lubi spędzać wolny czas? Wolny czas, ja to mam wyłącznie, można powiedzieć, wyłącznie wolny czas. Chyba bardzo lubię swoje mieszkanie. Mhm. Ale macie państwo tutaj różne zajętości, bo przecież są... mnóstwo jest. No właśnie, więc nie jest taki do końca wolny, bo i spotykacie się... Nie, no są zajęcia ruchowe, tak. Gimnastyka, ćwiczenia, no trudno to nazwać. Ja to nazywam ruszanie mózgiem. Różne ćwiczenia, nie, tutaj czas jest rzeczywiście zorganizowany. Poza tym są różne nieustające imprezy. Ja jakoś niespecjalnie na to uczęszczam, ale są pokazy filmowe. Ciągle ktoś przyjeżdża gdzieś z jakimś koncertem. Tu się strasznie dużo dzieje. Tam mamy ławeczkę, to może sobie usiądziemy. No, jeżeli chodzi o mnie, to bardzo chętnie. Zachodźmy. Piękny park, prawda? Bardzo. Tylko taki strasznie pusty. No tu przecież jakby nikt w ogóle nigdzie nie mieszkał. Żywego ducha nie ma. Aż się to źle człowiek czuje. No nic, sam w ogóle, jakby nikogo nie było na świecie. Ale jak ja bym pani nie wyciągnęła, to pewnie przez najbliższe dni też no bo to pani nie jest nie taka wyszła. Pora roku na spacery, umówmy się. Natomiast na przykład w lecie, jak przyjeżdża rodzina, to my tu bardzo często spaceruję. Syn zawsze mówi, że jak przejdzie na emeryturę, ja mówię, to co, za parku zamieszkasz? To też jest artystą, zawsze może znajdzie się tutaj dla niego jakieś miejsce. No znaczy prawo by miał, ale jak znam życie, to raczej chyba tu nie osiądzie zresztą. Ja już tego nie będę widziała, nie sprawdzę. Ale to też raj chyba dla wnuków, prawnuków bardziej teraz już jak przyjeżdżają? No, wnuczki troszeczkę powiedziałabym już wyrosły, to już nie, a prawnuki tak, biegały go, o tu, dookoła tego domku, bardzo zainteresowane. Czy
decyzja o przeprowadzce tutaj była dla pani łatwa? Ja jej nie musiałam podjąć, znaczy ja jej nie mogłam podjąć, bo zostałam tu przywieziona prosto ze szpitala w stanie kompletnej nieprzytomności. Jeszcze dosyć parę tygodni wracałam do żywych. Także nie musiałam podejmować takiej decyzji. Musiał podjąć ją mój syn, który potwornie to przeżył, ale nie było innego wyjścia. Ja już od 2 lat przed przyjazdem tutaj, na żądanie mojej pani kardiolog, miałam stałą, no, prywatną pielęgniarkę po prostu, której zadania były 2 rzeczy codziennie. Wykąpać mnie, bo kąpać mi się nie było wolno. Tej gimnastyki, to już pani doktor mi dawno zabrała, ale sama, że nie wykonywała za dużo ruchu. I wychodzić na spacer też samej mi nie było wolno. Ona przychodziła po to, żeby robić te 2 rzeczy. Wykąpać mnie, odczekać i bliżej mu na spacer. I to było wszystko. Ale miałam zorganizowane poza tym, no, catering, gdzie przez przypadek okazało się, że właścicielką cateringu jest pani, no, teatromanka, więc ja, prawda, miałam tam u niej pysznie. A co pani by miała dzisiaj ochotę zjeść? Tak ten catering wyglądał. A i pani wróciła już do siebie. Ale to długo bardzo trwało. To bardzo długo trwało, ale... Znaczy, ja się tak naprawdę dobrze poczułam dopiero, jak zamieszkałam w nowym domu, tutaj w tym mieszkaniu. To się wtedy naprawdę dobrze poczułam. No nie miałabym nigdy takich warunków. To taka opieka byłaby niemożliwa. Fajnie, bo nie musicie się państwo o nic martwić. Jedzenie, jak już wiemy, jest przepyszne. Doskonale. Co powtarzam tu w każdym odcinku możliwym. I wyjdę na łakomczucha strasznego. Jedzenie jest naprawdę znakomite, potwierdzam. A poza tym właśnie, jeżeli się zeszło na temat Kolimowa, to bardzo prosimy wszystkich oglądających o, nie wiem, czy to jest procent, czy 1,5% z podatku. Wpłaćcie państwo na Kolimów. Warto. Tak, zdecydowanie zachęcam, jak najbardziej. Też o tym mówimy w naszym programie. A to naprawdę mnóstwo ludzi znalazło piękną jesień życia. Mnóstwo ludzi. No i zachęcamy też innych, prawda, do tego artystów, żeby tutaj chcieli zamieszkać, ponieważ wiem, że też jest kilka wolnych pokoi. No niestety, ja nie wiem, na czym to polega. Do Skolimowa zawsze była kolejka. Kolejka chcących zamieszkać, a nie. No państwo byryscy czekali 2 lata. No właśnie, a w tej chwili do wyboru, do koloru. Można mieszkać wszędzie, gdzie się chce. No tutaj nie ma co ukrywać, miesięczna opłata za pobyt jest dosyć wysoka. Taka zresztą we wszystkich innych tego typu domach. To nie, no znaczy, właśnie, że niektórzy więcej zarzucają, że tu jest bardzo drogo. Ale tak samo, ale drogo jest, ale tak wszystkich samo innych domach, o tym standardzie oczywiście. No bo koszt jest 7 tysięcy, ja około 7 tysięcy złotych. Tak powiem, scedowałam wszystkie sprawy. Ja nie mam ani grosza, jak to mówią, tym się zajmuje moja rodzina. Mam pani jakieś marzenia? Już nie. Nie, bo czuje się pani spełniona zawodowo, prywatnie? Spełniona zawodowo w jakimś sensie się czuję. No po prostu nie mogę narzekać, że nie grałam, że nie pracowałam. No prywatnie mam taką rodzinę, której każdemu mogę tylko życzyć, żeby sobie wymarzył taką rodzinę. Więc o czym ja jeszcze mogę marzyć? No to ja zadałam to pytanie. Każdy chyba ma jakieś marzenia. To nie są marzenia, mam pragnienia, żeby wszyscy moi byli zdrowi, szczęśliwi, żeby wszystko szło dobrze. Ale to nie są marzenia, to są pobożne życzenia tak zwane. To czego w takim razie ja mogę pani życzyć na koniec naszej rozmowy? Zdrowia. Zdrowia? Tylko. To tego pani życzę. Dziękuję. I żeby pani była ciągle w tak świetnej kondycji, w jakiej pani jest, bo wygląda pani naprawdę fenomenalnie. Dziękuję bardzo i sobie tego też życzę. Bardzo było miło panią poznać. No i wzajemnie dziękuję bardzo za mile spędzony dzień. Dziękuję.